mam bardzo duży szacunek i chciałam tutaj pochwalić wszystkich twórców internetowych, to znaczy wszystkich bookstagramerów, booktokerów, tych wszystkich młodych ludzi, ja się uśmiecham tutaj do Karoliny, bo Karolinę oglądam też, którzy to właśnie zrobili tę robotę przez pandemię, to znaczy przed pandemią była taka sytuacja, że nawet często wypowiadali się pisarze polscy, którzy piszą książki młodzieżowe, na przykład był taki wpis na blogu Joanny Jagiełło, że jakby wydawcy też zachęcają do tego, żeby już nie pisać tych książek młodzieżowych, bo nikt ich nie kupuje, młodzież nie czyta. Też wydawnictwo Nasza Księgarnia chyba zrezygnowało też z tego działu wydawania książek dla młodzieży i nagle przyszła pandemia i nagle ci wszyscy młodzi ludzie weszli do mediów społecznościowych i w mediach społecznościowych po prostu pokazali to, co czytają między sobą. Ja jak mam spotkania z, bo ja prowadzę wolontariat młodzieżowy, mam na wolontariacie młodzieżowym w tej chwili już 155 osób. Jak rozmawiam z młodymi ludźmi, to mi mówią, jak pytam, gdzie poszukują rekomendacji książkowych, no to oni mówią, że najczęściej u rówieśników. Więc jakby nie ma się co temu przeciwstawiać, tylko trzeba zaglądać też w te miejsca, które oni zaglądają. Oglądać tych wszystkich bookstagramerów, booktokerów. Ja jestem wielką fanką wielu osób, które właśnie opowiadają o książkach i właśnie ci młodzi ludzie spowodowali, że teraz wychodzimy z pandemii i po pandemii nagle jesteśmy na targach książki w Krakowie, w Katowicach, w Warszawie i tam są tłumy młodych ludzi do pisarzy i pisarek. Nie wiem, nigdy w życiu nie wyobrażałam sobie, że doczekam takich czasów, kiedy kolejki do bookstagramerek będą dłuższe niż do pisarzy i że jakby to nie wiem, gwiazdy filmu, gwiazdy jakiejś piosenki, będą idolami naszych dzieci, właśnie te osoby, które piszą i opowiadają o książkach. No niesamowite. Kiedyś ci, którzy czytali książki, tak no, bardzo dużo czytali książki, to się mówi, że oni mają własnego życia i tak dalej, oni tam są jakimiś nerdami czytającymi książki. Natomiast teraz jakby książka, i to właśnie młodzi ludzie spowodowali, że ta książka stała się takim produktem pożądanym. Z książką się fajnie pokazywać, fajnie zrobić zdjęcia na półkach z książkami, znaczy przed półkami z książkami. Fajnie, w ogóle jestem zachwycona tymi wszystkimi zdjęciami na Instagramie, gdzie pokazywane są te boki książek takie wymalowane, albo na przykład zaznaczenia tymi karteczkami, w ogóle te całe systemy, które powstają. No ja nie wiem, czy ktoś z mojego pokolenia w ogóle wyobrażał sobie, że dożyjemy do takich czasów, kiedy właśnie książka i osoby opowiadające o książce, młodzi ludzie, to będą no, idole i te przedmioty pożądane. Znaczy książka stała się też jakimś takim częścią naszego codziennego życia, tak? Czy Remiza Strażacka, czy Ciche Miejsce, pełne myśli, skupienia, to zależy od potrzeb, ponieważ jak Państwu wiadomo, szczególnie w małych miejscowościach, w gminach, przez lata odbywa się taki proces łączenia bibliotek publicznych z domami kultury. To jest właściwie potrzeba lokalna. Między innymi też te biblioteki korzystają w gminach, w powiecie, między innymi w powiecie słupskim, korzystają z funduszy, które wychodzą z programu Instytutu Książki. W tej chwili też w jednej z gmin trwa dyskusja, czy połączyć bibliotekę publiczną z domem kultury. To są różne sytuacje i też różne potrzeby. Natomiast w ostatnim czasie właśnie biblioteki nienaukowe, oczywiście tylko mówię o bibliotekach publicznych, są takimi remizami strażackimi, czyli dzieje się tam wszystko. Może być głośno, to już nie jest miejsce ciszy, to już nie jest miejsce odosobnienia, tylko jest edukacja, jest kultura, muzyka. Jest mnóstwo innych działań, które przyciągają do książki. Przynajmniej tak cały czas słyszę takie argumentacje, że to, że zorganizujemy warsztaty dla kobiet, które będą wyplatały sobie jakieś wianki, to jest dobre, ponieważ one przyjdą później do biblioteki i będą czytać książki. Dla mnie, słuchajcie, tutaj nie ma żadnych odcieni szarości. Jeżeli ja pobieram coś nielegalnie z sieci, mając świadomość, że powinnam za to zapłacić, to nie dość, że rozpowszechniam to, ten preceder piractwa, tak, i się przyczyniam do tego, a b, to jest
no nie wiem, po prostu się źle czuję z tym, że kogoś okradam. I tutaj to my musimy mówić jasno i wyraźnie, nie martwić się tym, czy ten czytelnik piętnować te zachowania. To nie jest tak, że my możemy sobie, o, no okej, okay, jak nie ma jakiejś książki na rynku, no jak nie ma jakiejś książki na rynku, to staram się albo jakimś POD, to staram się odezwać do danego wydawnictwa, to staram się od kogoś pożyczyć, poszukać w antykwariacie, na gdziekolwiek, nie? Tutaj myślę, że branża musi być... mówić jednym głosem, tym bardziej, że zobaczcie, muzyka sobie poradziła dosyć dobrze z piratami. Jedna z gości naszego spotkania zamieściła bardziej chyba komentarz niż pytanie do Państwa, ale jest na tyle interesujący, że chętnie się nim podzielę. W mojej uczelni wygląda to tak, że lepiej głośno nie reklamować beletrystyki, bo niektórzy ważni twierdzą, że odciąga to pracowników uczelni od pracy, bo w godzinach pracy chodzą do biblioteki wypożyczać książki. Nie wiem, może powinno się ustawić taką blokadę, że dla kadry dostęp do platformy jest dopiero po którejś tam godzinie. Limit, tak, ale tak myślę sobie, że po pandemii tak zmieniły się, ale i chyba wcześniej były w Państwa branży. Tak różne są godziny aktywności zawodowej, że prawda, to zapomnijmy o 8-16. Ale o właśnie, przypomniałem sobie temat pandemii. Jak ona wpłynęła u Państwa właśnie na funkcjonowanie takich zasobów jak dostęp do Legimi i wszystkich innych naukowych? Czy wtedy zauważyli Państwo wzmożone zainteresowanie? Czy wtedy na przykład zmienił się, no pewnie Państwo tego tak nie analizowali, mam na myśli charakter wypożyczanych książek, no ale może mają Państwo taką wiedzę ze strony właśnie czytelników, czy ich potrzeby się wtedy zmieniły? Co pandemia zmieniła? Pani Urszulo, od Pani zacznę. Jeśli chodzi o bazę Legimi, to ja tutaj nie zauważam jakichś prawidłowości. Nie, no żeby tutaj dobić Pana Łukasza, to coś pokażę. Tak. Nie wiem, czy to widać. O, właśnie tendencja wzrostowa. Tutaj nie wiem, to ciężko będzie to analizować. Generalnie jest cały czas delikatny wzrost. Zaczęliśmy, nie wiem, czy mogę mówić o wydaniu kodów, zaczęliśmy w pierwszym miesiącu naszej pracy. Tak, no tak, najwyżej powiem, że to nieprawda była. Okej, dobra. Zaczęliśmy od października, współpracę w październiku 2020 roku i to było 61 kodów. W zeszłym miesiącu, w listopadzie, wydaliśmy 187 kodów. Cały czas jest ta tendencja wzrostowa, taka wzrostowa z małymi tąpnięciami. Nie zauważyłam, żeby pandemia w przypadku Legimi jakoś tak szczególnie wpłynęła na wykorzystanie tej bazy. Przy innych bazach tak. Przy innych bazach naukowych, specjalistycznych to było rzeczywiście widać. I to widać niestety po tym, jak pandemia też odeszła, skończył się temat pandemii, to też widać, że w okresie pandemii to wykorzystanie niektórych baz było dużo, dużo lepsze. Ale z czego to wynikało? Bo ja nie mam tutaj teorii żadnej. No trudno mi to powiedzieć. Mogło wynikać z tego, że na przykład biblioteki nie były otwarte i był problem z dostępem do księgozbioru tradycyjnego. Teraz biblioteki od października, z tego co wiem, to pewnie wszędzie funkcjonują już normalnie. Studenci wrócili do bibliotek. Być może wykorzystanie księgozbioru tradycyjnego wzrosło. Nie mam takich danych, więc trudno mi się tutaj do tego odnieść. Ja się skupiam na jakby księgozbiorze, na zasobach elektronicznych. Czyli przy bazie Legimi nie widać tutaj w naszym przypadku. Natomiast w niektórych bazach tak, było widać, że wykorzystanie w okresie pandemii było znacznie większe. Już teraz nie chciałabym też, można nazwać, kłamie kolekcji. A jak we Wrocławiu? We Wrocławiu to mam wrażenie, że wszystkie zasoby elektroniczne
były wykorzystywane dużo, dużo bardziej niż przed pandemią i chyba nawet bardziej niż teraz po, więc to jest chyba też jakaś prawidłowość. Oczywiście też byliśmy zamknięci i też fizycznie, w tym sensie, że czytelnicy nie mogli do nas przychodzić. Wypożyczanie działało, ale z pewnymi ograniczeniami, to na pewno nie załatwiało całej potrzeby czytelniczej. Stąd też wzmożone korzystanie z zasobów elektronicznych. Co więcej, przy okazji właśnie tej pandemii też wyszło niestety to, że jest bardzo duża liczba książek, podręczników, zwłaszcza, które nie mają nawet swojej wersji elektronicznej i ciężko było cokolwiek przedstawić czytelnikom, bo nie było żadnego zastępstwa na to. Pamiętam, że robiliśmy jakieś akcje aktywizacyjne dla wydawców. Pytaliśmy ich, czy mogą nam udostępniać pliki PDF, za które będziemy mogli, wysyłać naszym czytelnikom, ponieważ bywało tak, że naprawdę istniały tylko książki w wersjach drukowanych. No a samolegimi, jeżeli nie można było wychodzić do lasu na spacer, czytelnictwo na pewno się wzmocniło pod tym względem, że zdecydowanie, to zresztą było widać, że wykorzystanie gdzieś tam skoczyło chyba nawet dwa razy tyle w tych pierwszych miesiącach. Animacje i działania kulturalne są bardzo, bardzo ważne, bo pozwalają nam przyciągnąć do biblioteki ludzi, którzy w normalnych warunkach dzięki tej twardej działalności stricte bibliotecznej nigdy by się w bibliotece nie znaleźli. Ja podam dwa takie przykłady. Zrobiliśmy kiedyś Sylwestra w bibliotece dla dzieciaków. Wynajęliśmy DJ-a, puszczaliśmy muzykę, efekty świetne, szampan się lał bezalkoholowy. Spotkało to się generalnie z bardzo pozytywnym przyjęciem, ale było też trochę głosów krytycznych. To nie licuje z powagą instytucji, że książki zaleją. Żadna książka nie została zalana. Tak? 200 dzieciaków wzięło udział, z czego kilkanaście dzieci znalazło się w bibliotece po raz pierwszy w życiu i zapisało się jako czytelnicy oddziału dla dzieci i młodzieży. I my znamy dość dobrze środowisko lokalne, diagnozujemy to środowisko lokalne, bo to jest jednak z małym miastem i wiemy, że gdyby nie ten Sylwester, to te dzieciaki nigdy nie znalazłyby się w przestrzeni biblioteki. A musimy wiedzieć o tym, że walka nie idzie o strumień, tylko walka idzie o jednostki, które przyciągniemy do czytelnictwa. Więc wynik kilkanaście dzieci z grupy 200, które przeszły pozyskanych dla czytelnictwa, to jest strasznie, strasznie dużo. I drugi taki przykład. Zrobiliśmy u nas w bibliotece kiedyś niedzielę z motoryzacją. W polu biblioteki ustawiliśmy stare i zabytkowe motocykle. Przed biblioteką stał zabytkowy samochód z okresu międzywojennego. W niedzieli z biblioteką wzięło udział 100 osób, z czego około 50 to były zupełnie unikatowe osoby, które znalazły się w bibliotece też pierwszy raz w życiu. I oni tym razem się nie zapisali do zbiorów, tylko dwie osoby się zapisały na czytelniku. Natomiast tych 48 to oni weszli do holu, obejrzeli te maszyny i wyszli z biblioteki. Ale wszyscy mówili, a to tu jest biblioteka, no popatrz, tak tutaj wygląda, tak? Motocykl był pretekstem, żeby w ogóle wiedzieli, że istnieje coś takiego i w którym miejscu istnieje ta biblioteka i do czego ona służy. Owszem, oni nie zostali czytelnikami, tak? Ale przynajmniej wiedzą, gdzie jest biblioteka, rozpoznają w jaki sposób naszą markę, nasz brand w tym momencie i może przekażą komuś dalej. Tego nie wiemy, bo to jest niemierzalne. To jest to miękkie oddziaływanie, że pójdą potem w miasto, powiedzą, że byli na prezentacji fajnego sprzętu, motocykli w bibliotece, przekażą informacje dalej. Może dzięki temu ktoś inny się złowi do grona naszych czytelników. Dlatego podsumowując, uważam, że gromadzenie i opracowanie jako wymóg ustawowy i rzeczy przeznaczone dla największej grupy odbiorców jest arcyważnym fundamentem, na którym budujemy, ale oprócz tego naprzód, do ataku, na bagnety, awangarda, nowoczesne działania, nawet dla relatywnie niskich grup, ale grup jakościowych, gwarantujących rozwój intelektualny i osobowościowy
ludziom na prowincji. W Gostyniu mieszkańcy muszą mieć taką samą ofertę kulturalną jak w Poznaniu, Wrocławiu, Warszawie, w Pradze, w Berlinie. Prowincja nie oznacza, że musimy być gorsi czy jakoś gorsi. Ja trochę myślę, że ten argument, tak po tym, jak czytam sobie tutaj tą dyskusję, że ten argument już powoli ci czytelnicy rozumieją, tak, że ten e-book musi być również drogi, w sensie musi również kosztować, bo... Że nie jest bezkosztowy. Tak, że nie jest bezkosztowy i trochę jest tak, że to właśnie ta edukacja i to mówienie na przykład, z czego składa się książka, cena książki, co się składa na cenę książki, co się składa na cenę e-booka, audiobooka, to jest wszystko, to prowadzi do tego, że w końcu gdzieś tam się przebijamy do świadomości, oczywiście tych czytelników, którzy są takimi zagorzałymi czytelnikami, których to w ogóle interesuje, nie? Więc ja myślę, że tutaj jest lepiej niż było jakiś czas temu. Ja jeszcze tylko dodam, że zdarza się dość często w naszych kontraktach, zwłaszcza na tytuły znanych autorów, zwłaszcza zagranicznych, pojawia się taki zapis, który mówi o tym właśnie, że ta cena e-booka nie powinna być niższa niż 30% ceny papierowej. No właśnie, no właśnie, bo macie super argument, bo czytelnicy kompletnie o tym nie wiedzą. Oni sobie wyobrażają, że e-book to jest jak gdyby taki produkt przy okazji, forma przy okazji wydawania książki papierowej, że już ona jest, już koszty redakcji, tłumaczenia, licencji, wszystko zostało poniesione i nagle wydawca dochodzi do wniosku, a może by zrobić z tego jeszcze e-book. No ale przecież większość z nas wydawców wypuszcza na rynek e-booka w momencie, kiedy wypuszcza wersję papierową, czyli znowu wracam do konieczności uzyskania zwrotów poniesionych inwestycji. To jest proces, który trwa i który, tak jak mówię, no, gdy będą te ceny zbyt niskie, to będzie trwał zbyt długo albo wręcz nie pokryją wpływy poniesionych kosztów. Książkę znajdziemy na każdy temat, jakby to jest rzecz oczywista. I myślę, że to budowanie wokół bibliotek marki takiej wielozadaniowości musi się odbywać troszeczkę na zasadzie tego, że każdy z nas menadżerów, wiadomo, że dla nas jest coś bliskie, oprócz tego, że badamy potrzeby społeczeństwa, no to pewne wydarzenia, które bardzo spontanicznie się czasami pojawiają u nas, myślę, że raz w miesiącu przynajmniej mamy taką przestrzeń zostawioną, wiecie, na zadanie pod tytułem, co dzisiaj fajnego wymyślimy, co w tym miesiącu fajnego wymyślimy, dla kogo, do kogo to skierujemy. Tu orientuję to wokół jakichś też swoich zainteresowań. Ja jestem wielkim miłośnikiem przyrody, propagatorem ochrony środowiska, ochrony praw zwierząt, wszystkiego, co związane z naturalnym leczeniem, dbaniem o zdrowie, a więc fitoterapię, apiterapię, z psychologią, z dietetyką, z rozwojem osobistym i staram się, ponieważ mam też kontakt, no jakby jest ta sprawa, z ludźmi z takich branży, aby przynajmniej raz w miesiącu pojawiła się właśnie taka, no to już w ogóle wydawałoby się niezwiązana z działalnością stricte biblioteki atrakcja. I pytam niewielu ludzi, no dobra, no, czy to działa, no po co to robisz? No i teraz dobra, robisz, nie wiem, spotkanie z behawiorystą dotyczącym, nie wiem, zachowań kotów, psów, adopcji zwierząt, różnych rzeczy, no i to działa. Chociażby myślę, że tutaj jakby już podsumowując, bo ciężko jest mi wymienić konkretne rzeczy, bardzo, bardzo dużo zajęć takich literackich dla dzieci i jak łączymy literaturę z różnymi innymi aktywnościami, z plastyczną, z taneczną, z teatralną, z zajęciami mindfulness, czyli jakby też staramy się pomóc, udzielić jakiegoś wsparcia też psychologicznego dla dzieci, dla opiekunów tych dzieci, rodziców i to wszystko pokazuje, no statystyki mówią jakby jasno, myślę, że jest to w jakiś sposób miarodajne, że mamy w ciągu ostatniego roku wzrost, przyrost, że tak powiem, czytelników, bo mamy ponad 230 nowych czytelników i ponad 7 tysięcy więcej wypożyczeń niż w tym samym okresie rok temu, czyli no, mam nadzieję, że to jest taki namacalny efekt tych wszystkich działań, również tych dodatkowych interdyscyplinarnych.